1 listopada, dzień wszystkich świętych i drugi dzień listopada, dzień zaduszny. Czas, kiedy wspominamy tych, których nie ma już wśród nas, którzy odeszli. Przede wszystkim wspominamy naszych bliskich, członków naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, którzy odeszli często w minionym roku, niedawno, ale pozostali w naszych sercach i są godni wiernej pamięci. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przybliżyć sylwetki tych, którzy zasłużyli się dla wąbrzeskiej kultury, dla literatury, malarstwa, muzyki, muzealnictwa, których nie ma już wśród nas. Niektórzy z nich odeszli ponad 300 lat temu, inni całkiem niedawno. Na tych kulturalnych, literackich, artystycznych zaduszkach wspomnimy tych, którzy odcisnęli swoje artystyczne piętno na losach naszej kultury, naszego miasta. Czasami los pognał ich bardzo daleko, czasem łączy ich z Wąbrzeźnem tylko wspomnienie dzieciństwa, miejsca urodzenia. Ale wszyscy oni zasługują na wierną pamięć. Naszą opowieść i wspomnienia rozpoczniemy od chyba pierwszego twórcy kultury, twórcy dzieł sztuki związanego z naszym miastem. To żyjący w XVIII wieku złotnik, twórca wspaniałych dzieł jubilerskich, monstrancji, sukienek, wotów, złotnik Jan Letyński. Pochodził z Wąbrzeźna i choć większość swojego życia spędził w Krakowie i Toruniu, to pozostałością po nim są wspaniałe dzieła sztuki, znajdujące się w bardzo wielu okolicznych kościołach, chociażby w Lisewie, Chełmoniu czy Toruniu. Mówiąc o twórcach materialnych dzieł sztuki, musimy wspomnieć dwójkę malarzy. Pierwszy z nich to Bronisław Stańczewski, rzemieślnik, patriota, działacz społeczny, a także malarz. Należał do pierwszej komisarycznej jeszcze Rady Miasta Wąbrzeźna w roku 1920. Jest autorem dwóch ważnych dzieł w historii naszego miasta. Pierwsze z nich nie zachowało się. Były to freski w Wąbrzeskiej synagodze, wykonane przez Bronisława Stańczewskiego w roku 1909. Synagogi już nie ma, a po freskach pozostała już tylko jedna fotografia. Drugie dzieło nadal jest z nami. To obraz przedstawiający zamek wąbrzeski w malarskiej wizji Bronisława Stańczewskiego. Ten obraz do dziś znajduje się w sali obrad Rady Miasta Wąbrzeskiego Ratusza. Bronisław Stańczewski był też autorem opowiadania Papuga, którego akcja toczy się w Niedźwiedziu. Drugim malarzem był Ignacy Kowaliszyn, znany czasem jako Igor. Wspaniały twórca, pochodzący z Chodorowa pod Lwowem. Los rzucił go do Wąbrzeźna. Tu pracował jako weterynarz, ale został zapisany w naszej pamięci jako malarz. Malował przyrodę, lasy, chaty, świat, który przemija. Drewniane chaty, które skryte były strzechą. Wokół nich gęsi, stare pochylone drzewa. Ale także kwiaty, akty, pejzaże i ikony. Wspaniała kolekcja ikon, nawiązujących choćby do fenomenalnych dzieł Andrzeja Rublowa. Kolekcja znajdująca się dziś w Wąbrzeskim Domu Kultury. Należy wspomnieć kompozytorów. Pochodzącego z Wąbrzeźna Edmunda Borowskiego, który pracował jako kompozytor, dyrygent, animator muzyki poważnej Filharmonii Szczecińskiej. A także Bogumił Tołopiło, związany z Wąbrzeźnem, pozostawił po sobie dzieła muzyki instrumentalnej. Nagrania dwóch utworów, Bogumiła Tołopiło, Pożegnanie z Anną i Reminiscencje, zachowane są na szczęście w zbiorach Wąbrzeskiej Biblioteki. Jeżeli mówimy o bibliotece,
to tu należy wspomnieć wszystkich twórców słowa pisanego. Historyków, pisarzy, pamiętnikarzy. Chronologicznie pierwszym z nich był Józef Stańczewski, syn wspomnianego już Bronisława Stańczewskiego. Działacz społeczny, poeta, dziennikarz, historyk, dramaturg, twórca Towarzystwa Nauka imienia Adama Mickiewicza. Gdy los rzucił go do dalekiej Brazylii, tam zasłynął jako działacz polonijny i nauczyciel polskich dzieci w Ameryce Południowej. Zmarł pełniąc służbę podczas prowadzenia lekcji, a Polonia brazylijska wystawiła mu nagrobek, do dziś znajdujący się w miejscowości Rio Azul w dalekiej Brazylii. Następnie Katarzyna Ślaska, malarka, kronikarka, która utrwaliła w swoim dziele Dzieje Orłowa, kronika rodzinna, opis losów wsi Orłowo, Pałacu Orłowskiego i rodziny Ślaskich. Mimo że pochodziła z Wielkopolski, w pełni utożsamiała się z nową rodziną i z nową małą ojczyzną. Była wierną kronikarką. Opisała m.in. pobyt Henryka Sienkiewicza i Marii, córki Adama Mickiewicza, w Pałacu w Orłowie. Codzienność tego pałacu, dzieła sztuki, najważniejsze wydarzenia w regionie. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej sprawiły, że ostatnie lata życia spędziła w zakładzie sióstr Elżbietanek w Chełmnie, gdzie zmarła. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Płużnicy, obok swego męża i teścia. Tragiczne piętno II wojny światowej odbiło się też na życiu Gustawy Jareckiej. Ta polska pisarka żydowskiego pochodzenia w latach 30. mieszkała w Wąbrzeźnie i tu tworzyła swoje dzieła literackie. Pisała odważne powieści społeczne o wyzwolonych kobietach czy równości społecznej, ale także opowiadania dla dzieci publikowane chociażby w Płomyczku. Jedno z jej opowiadań, Szósty oddział jedzie w świat, toczy się właśnie w Wąbrzeźnie. Zamknięta w getcie warszawskim współtworzyła słynne archiwum Ringelbluma. Zginęła w wagonie w drodze do obozu koncentracyjnego. Czas II wojny światowej w swoich książkach utrwalił także Henryk Klimek. Związany z Pływaczewem, przez wiele lat spotykał się z młodzieżą, opowiadając im o tragicznym czasie II wojny światowej. O śmierci jego ojca w piaskowni w Łopatkach, o tragicznych losach jego matki Wandy, jego rodzeństwa. Jego książka Czas utraconego dzieciństwa dla wielu młodych ludzi była pierwszym podręcznikiem mówiącym o II wojnie światowej, nie z perspektywy politycznej, ale z perspektywy dziecka. Spoczywa na cmentarzu w Zieleniu. Daleko stąd spoczywa Paul Ceś. Niemiecki pisarz, poeta, urodzony właśnie w Wąbrzeźnie. Wybitny ekspresjonista, autor bardzo wielu powieści. W Wąbrzeźnie umieścił Podróż wokół Góry Zmartwień. Zmuszony do emigracji, w dalekiej Argentynie tęsknił, żeby móc raz jeszcze odetchnąć w niemieckiej katedrze. Spoczywa w Berlinie. Wreszcie Witalis Szlachcikowski. Niestrudzony kronikarz, regionalista, badacz dziejów regionu wąbrzeskiego. W czasach, gdy nie było internetu, czy nawet ksera, wędrował po archiwach, zdobywając każdy strzępek archiwalny, każdy okruch, by odtwarzać historię wąbrzeskiego sądownictwa, legendy, zabytki. Tworzył na bieżąco kronikę miasta i powiatu. Został patronem wąbrzeskiej biblioteki. Nie byłoby oczywiście wspaniałych książek o Wąbrzeźnie, gdyby nie już ponad stuletnie tradycje wąbrzeskiej drukarni, obecnie wąbrzeskich zakładów graficznych. Ich początki to rok 1920 i oczywiście postać Bolesława Szczuki, drukarza, wydawcy, działacza społecznego. Ten niestrudzony człowiek, członek tak wielu organizacji, instytucji, stowarzyszeń, zginął w piaskowni w Łopatkach, pozostawiając po sobie wspaniałą drukarnię. Był wielkim oparciem dla lokalnych pisarzy. To on wydawał słynny Głos Wąbrzeski, później Głos Pomorza.
Jeżeli mówimy o muzealnictwie, to centralną postacią będzie Wacław Mieczkowski, twórca wspaniałego Muzeum Mieczkowskich w Niedźwiedziu. Zgromadził tam wspaniałe zbiory, pamiątki ze wszystkich czasów i epok, w tym różaniec królowej Jadwigi, pierścień Kościuszki, łóżko, w którym miał spać Napoleon, dzwonek używany w czasie konklawy. Muzeum było największym tego typu zbiorem na całym Pomorzu. A pieniądze uzyskane z biletów od zwiedzających przeznaczał na kształcenie się zdolnej młodzieży. W czasie II wojny światowej muzeum przestało istnieć na jego oczach. Ten twórca wspaniałego muzeum pozostawił testament zawierający takie przedmioty jak poduszka, lusterko czy grzebień, a sam spoczął na cmentarzu przy kościele w Niedźwiedziu. Kolejną postacią, którą warto wspomnieć, jest Zorika Szymańska. Przedwojenna aktorka, kina jeszcze czarno-białego, początkowo niemego. Dziś mało znana, ale to ona właśnie wcieliła się w rolę tytułową podczas ekranizacji telewizyjnej, czy właściwie kinowej jeszcze wówczas, naszej opery narodowej Halka. Wreszcie Maria Bryks, działaczka Sodalicji Mariańskiej i pierwsza bibliotekarka Towarzystwa Czytelni Ludowych w Obrzeźnie. To ona rozpoczynała bardzo trudną pracę promocji pisanego słowa. Dążyła do tego, by słowo to było jak najszerzej znane, by jak najwięcej osób korzystało ze zbiorów Wąbrzeskiej Biblioteki. I Antonina Morawska. Żołnierz batalionów chłopskich, sprawiedliwa wśród narodów świata, ale także malarka, działaczka teatralna, działaczka społeczna, w latach 60. i 70. związana z Wąbrzeskim Domem Kultury. Niestrudzona animatorka życia kulturalnego Wąbrzeźna, ale też wielu innych miejscowości, w których pracowała. Niektórzy spoczywają na obu wąbrzeskich cmentarzach. Niektórzy w pobliżu, w Zieleniu, Płużnicy. Inni daleko, w Berlinie, a nawet w Ameryce Południowej. Ale wszyscy oni są godni wiernej pamięci. Jeżeli nawet warunki tegoroczne nie pozwolą nam odwiedzić wszystkich ich mogił i zapalić znicz, zapalić to światło pamięci, to wspomnijmy ich przynajmniej w tym czasie zadumy i refleksji. W czasie, gdy wspominamy tych wszystkich, którzy byli przed nami. Tych wszystkich, którzy zasługują na wierną pamięć. Bo chociaż ich już nie ma, to pozostały ich dzieła i pamięć o wspaniałej działalności artystycznej i kulturalnej.